Witam wszystkich na kanale Zrobione Ręcznie LM. Z Wami Elena i dzisiaj mam do zrobienia kolejne dżinsy. Więc dzisiaj zmienimy ich zupełnie. Co będę robić jeszcze nie wiem. Zaczynam i w trakcie robienia, kiedy tylko zaczynam brać nożyce i przecinać, przychodzą pomysły. Na razie nie wiem. Więc jeżeli chcecie zmienić i nauczę się, jak można w domu przy zwykłym majsterkowaniu zmienić zwyczajne spodnie w niepowtarzalne, zapraszam, idziemy razem. No cóż, wymierzyłam w pasie te spodnie 50, no i tak się nadają nawet do 55, bo to są właśnie stryjczowe, długie. 95, no tak tradycyjnie, no i jeszcze nie wiem, duży rozmiar. Nie wiem, co z tego jeszcze będzie, ale pierwsze to jak zwykle rozcinam, żeby w ogóle udekorować, cokolwiek zrobić, to już powtarzam za każdym razem, rozcinamy te spodnie, rozcinam po jednej stronie, na zewnątrz lub do przodu, zależy gdzie, w którym miejscu. Zobaczcie, jak tutaj z przodu jest na przykład takie metalowe coś, taka klopka, no to już tu nie mogę później zszyć. Więc muszę to zrobić po tylnej stronie. Widzicie, dziewczyny, tak? I tu centymetr od szwa rozcinamy te spodnie. Spodnie rozcięte, teraz będzie łatwe do dekorowania, do dekoracji, co my tam sobie wymyślimy, ale pierwsze co, to też odcinam dół, bo nie chcę dołu podszytego. Wy sobie możecie zostawić jak chcecie. Już mówiłam kiedyś, że rureczki nie bardzo mi się podobają, no może ktoś lubi, ja nie wiem, ale ja generalnie nie lubię, kiedy są takie zupełnie rurki. I chcę właśnie wykorzystać, znalazłam taką nogawkę, jedną zaraz to rozetnę i dołożę właśnie tutaj klin z jednej i z drugiej strony, żeby poszerzyć dolną część. Także jeżeli chcecie, możecie to robić. A jeżeli nie, no to niekoniecznie, patrzcie dalej, jaki będę wymyślać design, to możecie robić, ale ja najpierw chcę zmienić jak gdyby kształt tych spodni. I no i dlatego trochę więcej roboty sobie tutaj, więcej trudu zadam, ale chcę żeby na dole były szerokie, bo po prostu takie, kiedy tutaj pupa duża, a nogi takie wąskie, niektóre panie tak noszą, lubią być może, no ale mi się to nie podoba, bo jak tu jest dużo, to trzeba wyprostować, czyli na dół zrobić więcej, bo wygląda tak, no nie wiem, mi się nie podoba. Nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo ile osób, tyle gustów, no ale powiedzieć swoje mogę, więc mówię. I teraz wytnę dwa klina, tutaj jeden i drugi, do włożenia do tych spodni. No pokażę, jak wycinam klin. Tu jeden jest zrobiony najpierw, drugi później taki sam zrobię. Składamy na pół ten kawałek materiału, brzeg do brzegu. Ok. Tutaj musimy odciąć równo, czyli dokładając linijkę tutaj do prostego kątu, to musimy zaznaczyć i odciąć od razu. I teraz zobaczcie, tu jest złożone równo. Muszę spiąć, bo mi się roz z tego nie chce się trzymać. Tak, żeby się nie roz...
teraz zobaczcie, nie mierzę, nie wiem, robię to na oko, tak mniej więcej od kolana, chcę, żeby to było poszerzone, więc biorę, złożyłam to na pół, tak mi jest wygodniej. I teraz tak, tu zostawiamy jeden centymetr, bo wiecie dlaczego, w szew, jak będziemy zszywać jeden centymetr na ten szew, to akurat przejdzie tym w rogu, nie takim trójkątnikiem, tylko zostawiamy taki trapecja będzie, tak? Więc tutaj jeden centymetr, a tu tak na koniec, jak na najbardziej szeroko możecie to zrobić. I teraz przekładam linijkę. No zobaczcie, ten kawałek jest już wycięty i teraz bierzemy drugą część. Jak wam pasuje? Też podwójnie. Składamy. No i teraz zobaczcie, tu już przeszyłam te wszystkie szew na zewnątrz, czyli składałam z lewą do lewej, żeby to było na zewnątrz. I później jak zszyjemy, to będzie właśnie taki tutaj ten klin dołożony, taki śmieszny. Oczywiście go jakoś udekoruję, jeszcze nie wiem jak. Generalnie jest ten klin wszyty, tak jak chciałam. No i teraz pomyślimy, co to z tym fantem zrobić dalej, jaki dekor zastosować, co zrobimy dalej. Równe kliny, które szyję teraz z jednej strony. Z jednej, albo z przodu, albo z tyłu, gdzie mi będzie pasować, i z drugiej strony. I wciąż zostawiam otwarte te spodnie. Robimy. Ale tak zastanawiam się, że chyba zrobię to z tylnie, z tyłu. Tak, zrobię to z tyłu. Przyszywamy. No, przyczepiłam tutaj, wycięłam takie aplikacje, nie za dużo, bo później jeszcze będę dalej dekorować. Najpierw chcę przyszyć to, co jest, a później pomyślimy. Być może zrobię jakieś łatki przycięte, może coś na jakimś wydrukiem zrobię. Na razie przyszyję te różyczki właśnie. Róże wycięłam z jedwabiu naturalnego, piękny, cienki materiał, bardzo ładny, muszę teraz to przyszyć. No, aplikację już naszyłam i teraz wymyśliłam sobie, że zrobię właśnie farbą takie, mam szablony, zrobię farbą na druki. Gdzie, jakie jeszcze powstaną, nie wiem, jedną chcę tutaj i zacznę. Zacznę i później wam pokażę, jak to wygląda. Mam specjalne farby do tkaniny. No i gąbką. No i drugi raz lepiej nie poprawić. Najpierw możemy przypiąć. Z doświadczenia wiem, że lepiej przypiąć, póki ręce mam czyste. No i to super mi pasuje. Idealnie. Bardzo ładnie.
No już nie będzie się ruszać. Tu włożymy folię pod spód. Ok. No i w dwóch miejscach wystarczy. Tylko zobaczę, czy to równo. Chociaż nie wiem. Jakoś tak. Dobra. No i teraz co? Mamy farbę. Mamy farbę. Zaraz wezmę trochę tej. No i zobaczcie, na takim bloku przycięłam tą łatę nożem, tak jak wam pokazywałam. I teraz z lewej strony biorę kawałek materiału, który chcę. Przykładam tutaj, przycinam. I przyszyję na maszynie. Tutaj sobie wymyśliłam, że zrobię łatkę, zaznaczyłam już kwadracik. I tyle, każdą łatkę w ten sposób. I teraz przyszyjemy dookoła zaraz i pod spód później przyszyję materiał. Muszę tylko to przeciąć. I tutaj jeszcze jedną. No cóż, przód jest zrobiony, te łatki dwie przyszyte, tak jak pokazywałam, czerwoną nicią jest zygzakiem przyszyta i tu u góry jeszcze jedną zrobiłam, większą, powycinałam też dziurki, żeby było widać i też zrobiłam pokrzyk, takie trzy zygzaki, bo jest dosyć długa, żeby to się nie rozsypało mi zupełnie, no to ja zrobiłam właśnie trzy takie zygzaki, żeby wzmocnić te łatki. Uważam, że przód może być wystarczająco. Aplikacje. A, jeszcze jedną łatkę tutaj zrobię i później przyjdziemy na tył. No i teraz zobaczcie tył. Tutaj zrobiłam jedną różyczkę. Włożyłam folię między, jest jeszcze wciąż rozcięte spodnie. I chcę tutaj właśnie taki też jeden list zrobić w zielonym kolorze, bo mam zieloną farbę. Tak jakby przedłużenie tej różyczki będzie. Do zębu. No i tutaj zębu, na tej nagawce, to chyba w tym miejscu też zrobię taki kwiatuszek. I zaraz będziemy próbować. Albo tutaj. Zastanowię się, ale raczej tutaj. Najpierw zapiszę listek z zieloną farbką. No i mamy farbę. Nie wiem, może zaraz tu na bałaganie, to nie wiem. Ale w każdym bądź razie próbować trzeba, bo jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział, czy się uda. Wymyśliłam sobie, tu są moje spodnie, widzicie? Wymyśliłam sobie, że jeden pasek, taki ukośny z tyłu, zrobię taką techniką, nie wiem jak ona się nazywa, ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, żeby to było pochlapane farbą.
tu gdzie popryskałam na tym pasie, postawiłam plamę i żeby ją usunąć, no to zrobiłam tutaj samochód bez napisów, bo niepotrzebny, ale tą plamę już przykryłam, więc jeżeli czasami bubel się robi, no niestety, bo to jest praca, tym bardziej to jest pierwsze moje doświadczenie, no to tutaj tak się zdarzyło, ale nie ma nic, wszystko jest zamaskowane, zadekorowane, czyli to za jakby nasz pomysł i tyle. Więc realizujemy do końca, nie trzeba coś się tam od razu zniechęcać. Tutaj te paseczki. No i teraz tyły jeszcze pomyślę, co tu robiłam, to później się pośpię, będziemy powoli szybać nasze. Ładnie. Tu doszyłam jednak, miałam resztki, pamiętacie, wycinali my z tego klinu, tu mi zostało kilka. Ja je zaraz właśnie z napisem, bo ja lubię wykorzystywać takie rzeczy. Boki będę szywać taką lewą do lewej i żeby na zewnątrz zostały te. I tutaj na ten kawałeczek jeszcze z tyłu, bliżej właśnie tyłu, przyszyję albo tu, w tym klinie. No, zaraz zastanowię się. W każdym bądź razie pierwsze muszę to. Zaraz przeszpilkujemy. Usiądę na maszynie i to zrobię. Jak zwykle muszę. Myślicie.